WebUp i UFC 25 startuje już dziś w środę 18 września, więc nadszedł czas na ostateczne przygotowanie. Dziś porozmawiamy o potencjalnej godzinie startu WebUpa, pokażę Wam jak zdobyć kody zapasowe, które będą Wam potrzebne do pierwszego logowania, omówimy sobie nowy karnet bojowy, który oczywiście będzie płatny, powiem Wam jakie potencjalnie mogą być w nim nagrody, no i oczywiście czy będzie w ogóle warto go kupić, oraz pogadamy o tym, o której godzinie będzie można grać w piątek na edycji Ultimate, bo niektóre źródła podają, że będzie to 6 rano, a niektóre źródła, że będzie to północ. Ja oczywiście jestem Kuzonek, a ty drogi widzu pamiętaj, że jeżeli nie chcesz pominąć żadnego poradnika dotyczącego UFC 25, to w tym momencie możesz zostawić suba. Łapkę w górę też przy okazji możecie kliknąć, bo naprawdę bardzo mocno motywuje mnie to do działania. O której godzinie wystartuje WebUp? To chyba najważniejsze pytanie i najczęstsze pytanie, jakie każdy z nas zadaje sobie w głowie. Z nieoficjalnych źródeł wynika, że ma być to docelowo godzina 19. Jednak ja tutaj w tej sytuacji nigdy nikomu nie ufam i zazwyczaj od godziny 16-17 już jestem przygotowany. Na oficjalnej stronie EAFC mamy napisane, że Companion oraz WebUp startują 19 września, ale nie ma dokładnie opisanej godziny. Oczywiście, tak jak powiedziałem przed chwilą, docelowo ma być to godzina 19, ale jeżeli WebUp wystartuje o godzinie 21, nie będę w ogóle zdziwiony. Cały ten temat co roku ma bardzo grząskie podłoże, ponieważ zawsze ta godzina nigdy nie jest ściśle określona, ale zazwyczaj wszyscy oczywiście spekulują, że będzie to 19. Ja w tym roku na Discordzie będę informował, kiedy ten WebUp wystartuje. Jeżeli będę miał jakieś dodatkowe informacje, albo oczywiście dowiem się, że na przykład WebUp startuje za 15 minut, tam na ogłoszeniach napiszę i dzięki temu nikt z nas tego startu nie pominie i na pewno wystartujemy dobrze. Natomiast teraz bardzo ważna rzecz, a mianowicie kody zapasowe. Co roku EA wymaga ich podczas pierwszego logowania na WebUpie, więc zapiszcie sobie je już teraz. Dlaczego już teraz, a nie na przykład dopiero wieczorem? Dlatego, żeby dostać te kody, musi Wam przyjść mail od EA. A wieczorem serwery będą tak przeciążone, że na maila będziecie mogli czekać może i 3, a może i 4 godziny. Dlatego lepiej zrobić to już teraz, żeby dobrze, równo wystartować zaraz ze startem WebUpa. Oczywiście, jeżeli chcecie sobie dać szansę na dobry start, wchodzicie teraz na stronę ea.com. Wchodzicie w zakładkę moje konto, a następnie zakładkę bezpieczeństwo. Macie tam kody zapasowe, które musicie sobie zapisać. Możecie zrobić screena, możecie zrobić zdjęcie telefonem, ale pod żadnym warunkiem tych kodów nikomu nie pokazujcie, bo wtedy moglibyście stracić konto. Także jeżeli ktoś was o te kody poprosi, nigdy tych kodów nie wysyłajcie i nie zapisujcie ich też tak, żeby mieć je gdzieś na wierzchu, żeby ktoś mógł zobaczyć. Pilnujcie sobie tego, no i oczywiście jak będziecie mieć zapisane, to dzisiaj wieczorem jak wejdzie WebUp, będziecie mogli się w spokoju i na spokojnie zalogować, ponieważ EA zazwyczaj od około 70% osób te kody wymaga, więc może akurat od Ciebie też będzie ich wymagało. Natomiast jeżeli zależy Wam na bardzo mocnym starcie oraz chcielibyście, aby handel w tym roku naprawdę wyglądał u Was zupełnie łatwo, to pamiętajcie o tym, że na moim Discordzie cały czas można zakupić rangę handlarz. Mimo że do startu WebUpa jeszcze chwilę mamy, to już teraz na Discordzie dzieje się naprawdę bardzo dużo. Wiele informacji dotyczących samego startu, jak i działań, jakie koniecznie musicie podjąć zaraz po zalogowaniu, jeżeli chcecie mieć na start bardzo dużo końców. Oczywiście przez calutką edycję będę podawał Wam gotowe nazwiska do licytacji, gotowe nazwiska do inwestycji, będę pisał w jakich cenach bierzemy karty, do kiedy je trzymamy, kiedy sprzedajemy, także wszystko od A do Z na tacy będziecie mieć podane. Oprócz tego będę podawał również gotowe nazwiska do snajpienia, gotowe karty do flipowania, także naprawdę ten handel dzięki mnie będzie wyglądał Wam bardzo prosto i można w zasadzie powiedzieć, że końsy same będą wpływały na konto. Oczywiście zaproszenie do Discorda macie w opisie, ale pamiętajcie o tym, że kto pierwszy ten lepszy, no bo miejsca w randze handlarz są ściśle ograniczone. Jeżeli natomiast chodzi o to, jak dobrze wystartować i jakie porady mogę Wam jeszcze dać na ostatnią chwilę. Na pewno oczywiście po zalogowaniu pierwsze co musicie zrobić to SBC zaawansowane i tutaj z ogromną pomocą przychodzi strona Easy SBC. Do niej linka również zamieszczam w opisie. Macie tutaj gotowe rozwiązania każdego SBC, które są generowane automatycznie przez AI. Dzięki temu każdy z graczy, który chce wykonać jakieś SBC, dostaje inne rozwiązanie. No i oczywiście dzięki temu karty nie drożeją aż tak bardzo. Dla przykładu pokażę Wam na przykładzie hybryd z zeszłego roku, ponieważ na pewno takie hybrydy w tym roku również będą. Wchodzicie sobie tutaj na stronę Easy SBC, wchodzicie w zakładkę SBC, tutaj macie wszystkie dostępne SBC, jakie aktualnie są. Klikacie sobie na przykład w te hybrydy ligowe i narodowe, otwiera Wam się taka strona i tutaj macie 4 SBC, które musicie zrobić, żeby ukończyć tę grupę. Dla przykładu klikniemy sobie pierwsze z nich i jak widzicie AI generuje dla Was najtańszą i takie dobre rozwiązanie, które po prostu dzięki któremu będziecie mogli
takie SBC wykonać. Wiecie, o co chodzi? Jak widzicie, macie taki oto skład, macie napisane, ile on kosztuje, no i oczywiście, które karty musicie skupić, żeby takie SBC zrobić. I o tyle jest to fajne, że tutaj na dole wystarczy sobie kliknąć Solve Again i wtedy jeszcze raz AI generuje wam nowe rozwiązanie. Dzięki czemu, tak jak powiedziałem, każdy użytkownik, który sobie wejdzie, będzie miał inne karty do skupienia, no i dzięki temu te karty nie podrożeją. No bo oczywiście na Foodbinie też te rozwiązania macie, ale weźcie pod uwagę to, że jak sobie wejdziecie w to samo SBC, odpalą wam się te same składy i zobaczycie, są tylko i wyłącznie te same rozwiązania. Przez co jak klikacie sobie w pierwsze rozwiązanie, to każdy gracz, który będzie chciał zrobić takie SBC, będzie widział te same karty, no i oczywiście każdy z nas będzie chciał skupić te same karty. No a wiadomo, że na przykład jeżeli takiego Wezgi na rynku jest 50 sztuk i ludzie zaczną robić te SBC, to będzie go po prostu na rynku brakować. Analogicznie, im czegoś jest mniej na rynku, tym po prostu jest droższe. Dlatego w przypadku takich SBC ja Foodbina nie polecam, ponieważ tak jak mówię, każdy człowiek, każdy użytkownik widzi te same rozwiązania, a po prostu tutaj na Easy SBC macie każdy użytkownik, każde inne rozwiązanie, przez to dużo, dużo końców naprawdę na początku można zaoszczędzić, a nie ma co się oszukiwać, na samym starcie nawet te 100, 200 czy 300 końców potrafią zrobić ogromną przewagę. Kolejna rzecz, którą może dać wam ogromną przewagę na start, a mianowicie paczki, które będą do odebrania za zadania. I jak widzicie na ekranie, na przykład za strzelenie 100 goli w przeróżnych trybach, możecie to robić w meczach towarzyskich, możecie robić w squad battles, w division rivals, no gdziekolwiek po prostu macie paczkę za 55 tysięcy. Na przykład za strzelenie 75 goli finezyjnym strzałem macie paczkę za 55 tysięcy. Dzięki czemu można robić te wszystkie wyzwania naraz. Na przykład można strzelić 250 goli, można zrobić to na przykład 50 golami strzelonymi z power shota, możecie zrobić 75 goli z finezyjnego wykończenia, no i dzięki temu o łącznej wartości dostaniecie paczki 300 albo nawet i 400 tysięcy końców na sam start, a tak naprawdę żeby strzelić 250 goli, no ile wam to zajmie w squad battles na tym najniższym poziomie? Być może będzie to około 10, może 9 meczy, w zależności od tego, kto jak gra, także naprawdę warto na sam start poświęcić to około 2-2,5 godziny, ponieważ te paczki oczywiście po pierwsze są niewymienne, ale po drugie na pewno dadzą wam kilka kart, które do tego starteru nadadzą się idealnie, także skupcie się na tym i jak się zalogujecie, zerknijcie sobie na te paczki, ponieważ bardzo łatwo je wykonać, a dają one ogromnego boosta. Płatny karnet bojowy. Nowość, która w tej edycji będzie debiutowała po raz pierwszy. Aktualnie mamy no naprawdę niedużo informacji o tym karnecie, ale to co już na pewno wiemy, to to, że ma kosztować 1500 FIFA pointsów i możliwy będzie do kupienia również za coinsy, ale nie wiadomo ile tych coinsów będzie trzeba na niego wydać, ponieważ takiej informacji jeszcze nie było. Jeżeli chodzi o to co ma być w nim po prostu rozszerzony content ze zwykłego karnetu, z którym mieliśmy do czynienia już w poprzedniej edycji. Z przecieków wychodzi na to, że jeden taki karnet miałby trwać tyle ile jeden pojedynczy sezon, czyli około 30 do 45 dni, w zależności oczywiście od okresu, jaki mamy w grze. Poziomy mielibyśmy odblokowywać za pomocą punktów doświadczenia, które będziemy zdobywać za poszczególne zadania, tak jak było to oczywiście rok temu. Również wychodzi na to, że każdy level w karnecie miałby swoją podstawową nagrodę dla każdego gracza, który ma karnet zwykły i nagrodę premium tylko dla posiadaczy płatnego karnetu. Czyli posłużmy się tutaj przykładem, na przykład wbijacie 5 poziom w karnecie, osoby, które mają zwykły karnet dostaną za to na przykład mega paczkę, a osoby, które mają płatny karnet dostaną mega paczkę i na przykład paczkę za 100 tysięcy. Wiecie o co chodzi. Czy w karnecie płatnym będą paczki wymienne czy niewymienne? Tego na razie jeszcze nie wiadomo, nigdzie takiej informacji nie było. Niby widziałem, że te paczki mają być normalnie wymienne, ale nie chcę was wprowadzić w błąd, także tutaj ręki sobie nie daję uciąć. Natomiast ponoć karnet płatny ma nie dawać dużo większej przewagi niż karnet podstawowy. Takie informacje widziałem na Twitterze, ale raczej wydaje mi się, że nie są one zbyt potwierdzone, ponieważ jeżeli EA dawałoby taki karnet, wydaje mi się, że chciałoby zachęcić jak najwięcej ludzi do kupienia tego karnetu, a co musiałoby być w takim karnecie, żeby ludzie go kupowali? Oczywiście zarąbiste paczki, które na pewno dawałyby dużą przewagę. W temacie tego karnetu na razie ja osobiście pozostaję bez opinii, bo póki sam tego karnetu nie zobaczę, wolę na razie się na nic nie nastawiać. Oczywiście jak zobaczymy karnet, zobaczymy ile dokładnie będzie kosztował, czy faktycznie będzie to 1500 FIFA pointsów, zobaczymy jakie są w nim nagrody, zobaczymy czy łatwo będzie się go odblokowywało, to wtedy obiecuję, że w odcinku wam powiem czy warto go kupić, zrobimy sobie recenzję, także oczywiście oglądajcie kolejne odcinki, ponieważ tam w nich wszystko znajdziecie.
momencie. Natomiast teraz kolejna bardzo ważna rzecz, o którą pytaliście, czyli o której godzinie będzie można grać na edycji Ultimate oraz edycji EA Play Pro. Tutaj w tym temacie było naprawdę bardzo dużo nieścisłości, ponieważ niektóre źródła podawały, że już od północy będzie można grać z czwartku na piątek, a niektóre źródła podawały, że dopiero od 6 rano w piątek będzie można grać. Oczywiście mówimy tutaj cały czas o dniu 20 września, czyli piątku, gdyby ktoś jeszcze nie załapał. Ogólnie to, co wam mogę powiedzieć na 100%, to, że na komputerze będziecie mogli grać dopiero od 6 rano w piątek. Ta informacja jest pewna na 100%, taki komunikat jest na aplikacji EA i taki komunikat również na stronie oficjalnej EA można znaleźć, ale pamiętajcie o tym, że jeżeli ktoś już kupił sobie gierkę na EA, na aplikacji EA, to wstępne pobieranie możecie już zrobić. Polecam sobie je zrobić po to, żeby w piątek długo czekać i żeby tylko w piątek szybko to pobieranie dokończyć, jak będzie możliwe. No oczywiście, żeby jak najszybciej można było zagrać. Natomiast jeżeli chodzi o edycję Ultimate na konsolach, czyli na PlayStation 4, na PlayStation 5 oraz na Xboxie, tutaj będziecie mogli grać już od północy z czwartku na piątek. Taka informacja również jest na oficjalnej stronie EA i na 100% mogę potwierdzić, że oczywiście jest to prawda. Jedyna ewentualność, jaka jest, to taka, że serwery będą działały dopiero od pierwszej w nocy, a nie od północy. Ale na pewno właśnie w tych godzinach, czyli między północą, a między pierwszą w nocy, będzie można ruszyć pełną wersją gry. Należy również pamiętać o tym, że to EA decyduje o tym, kiedy te serwery działają i jak mocno one działają, więc nawet jak macie napisane i potwierdzone, że będziecie mogli grać od północy, to faktycznie serwery mogą działać na przykład dopiero od czwartej albo piątej rano, ale oczywiście na to żadnego wpływu nie mamy. No i skoro EA daje komunikat, że będzie to od północy, no to chyba musimy się nastawić, że faktycznie będzie to od północy, no bo jakim miałoby to sens, gdyby oni nas okłamali. Widziałem również informacje takie, że osoby posiadające EA Play Pro będą mogły grać normalnie od piątku, natomiast osoby posiadające zwykłe EA Play będą mogli grać dopiero od soboty. Ta informacja na 100% jest kłamstwem, ponieważ zarówno osoby posiadające EA Play zwykłe, jak i EA Play Pro będą mogły grać normalnie od piątku, od 6 rano i tutaj nie ma żadnego podziału na jakieś tam grupy. Zawsze jest tak, że edycja Ultimate, edycja EA Play Pro i edycja zwykła EA Play dostają dostęp w tym samym momencie, także tutaj na 100% informacje są potwierdzone i również tak będzie w przypadku EAFC 25. No i to było na tyle w dzisiejszym odcinku. Dziękuję wam, że oglądaliście ten cały odcinek i pamiętajcie o tym, żeby zostawić suba, bo wtedy będziemy się widzieć w pierwszych poradnikach z handlu, zaraz oczywiście po głównej premierze, po wyjściu edycji Ultimate, także zostawcie suba, a wtedy będziecie na pewno na bieżąco z każdym poradnikiem. Siemano!